Witam Cię, kochana, na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. I dzisiaj będzie o wewnętrznym krytyku. Nie będzie to długi film, dlatego tak na początek takie najważniejsze rzeczy i myślę, że się to nam rozwinie w dalszą część. O krytyku można mówić godzinami, o ile nie dniami, prawda? Więc no, zobaczymy, jak się to nam tutaj poukłada dzisiaj. Dobrze, wewnętrzny krytyk to jest taki wewnętrzny głos. Tak, na pewno słyszałyście w sobie nieraz głos. Dziwnie to brzmi, nie? Że słyszycie głosy. No, ale ktoś tam gdzieś w tej głowie czasem mówi, pojawiają się jakieś myśli. No i właśnie, krytyk, myśli takie krytyczne. Ja bym podzieliła ten głos jakby tak, na takie dwie części. Pierwsza część tego krytyka będzie krytykowała samego właściciela tych myśli. Tak? Czyli jeżeli masz taki głos, to będziesz słyszała na przykład, że jesteś beznadziejna, że nie warta czegoś, albo nie możesz, bo coś tam. No i on będzie krytykował ciebie. Tak? Druga część tego krytyka to krytyk taki skierowany na zewnątrz, tak? Jeden jest do wewnątrz, a drugi na zewnątrz. Że to nie, no ty to jesteś w porządku, ale inni ludzie to są dopiero beznadziejni. Nie? Robią tak, a tak nie robią, a mogliby robić tak, a może lepiej by mogli się zachowywać, a zawsze się beznadziejnie zachowują. Bla, 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 bla. Tak? Czyli mamy tego krytyka, który jest podzielony jakby na dwie części. Jedna część będzie atakowała środek, od środka, a druga część będzie atakowała to, co jest na zewnątrz. Jakie to jest beznadziejne? Albo w środku, albo na zewnątrz. I ten krytyk, no niestety, ale to jest głos, który zamieszkuje w tobie. Tak? Ty jesteś właścicielką tego głosu. Tak? Jakby ty jesteś właścicielką tych myśli, które się pojawiają w tobie. Albo na twój temat, albo na temat innych ludzi. Albo otoczenia, albo jakichś zjawisk. Możesz skrytykować nawet pogodę, nie? Że słońce świeci za mocno, albo nie świeci słońce. Nie? Dzisiaj nie ma słońca. Nie? Ale pamiętaj właśnie to, że ty jesteś właścicielką i to ty masz wpływ na to, jeżeli już jesteś dorosłą osobą, to tak naprawdę, jeżeli to się pojawia w tobie, to ty tym zarządzasz. Tak, ty masz wpływ na to, kto myśli i w jaki sposób myśli w twojej głowie. Okej? To jest taka pierwsza rzecz. Kolejna to może pochodzenie krytyka. Skąd się on wziął? Krytyk wewnętrzny, ja nie mówię o tym, że ktoś ci coś mówi z zewnątrz. Ja mówię o tym, co się pojawia w tobie, tak? I to te krytyczne jakby myśli, te krytyczne oceny są tak naprawdę mechanizmem obronnym. Tak? Czyli to nie jest tak, że ty sobie chcesz dowalić, bo po prostu masz ochotę sobie dowalić, nie? No i sobie i jedziesz po sobie. Nie, to jest mechanizm obronny, wyuczony w dzieciństwie. Taki pewien schemat reagowania, schemat działania, najczęściej no, w relacji do. I teraz, kto to był, tak? Kto to był, kto tak krytykował? Kto to był w dzieciństwie? Czyj to głos tak naprawdę przyswoiłaś sobie, tak? Albo czyje krytyczne zachowania przyswoiłaś, jakby wchłonęłaś do siebie, jak ta gąbka, bo dzieci są jak gąbka, prawda? I czyje te zachowania odtwarzasz tu i teraz w twojej dorosłości? Oto jest pytanie. To jest takie pytanie do rozpracowywania tego wewnętrznego krytyka, tak? Czyli takie pierwsze pytanie, co się pojawia, jakie myśli się pojawiają? Drugie pytanie, w jakich sytuacjach włączasz sobie tego krytyka? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie,
Czyj to może być głos? Czyj to był głos w przeszłości, kiedy byłaś dzieckiem? I ostatnia rzecz dzisiaj. Krytyk jako mechanizm obronny. Czyli kiedy jesteśmy małymi dziećmi, musimy sobie włączać pewne obrony, żeby się chronić przed osobami, które mają być dla nas źródłem miłości, a ich zachowania są źródłem miłości, bliskości i bezpieczeństwa. O, może tak rozwinę to bardziej. Ale ich zachowania są takie, że my odczytujemy je jako zagrożenie dla nas. Te zachowania i tych ludzi, tak, i te osoby odbieramy jako zagrażające nam. My się musimy przed tą bliskością z tymi osobami ochronić. I budujemy sobie taki wewnętrzny mur ochronny. W jaki sposób? No, między innymi poprzez krytyka. Jak to działa? Wyobraź sobie małe dziecko i rodzica. Tak? Małe dziecko i dużego rodzica. Nie? I teraz to małe dziecko chce coś zrobić. Tak? No, cokolwiek tam, nie wiem, narysowało jakąś tam, nie wiem, laurkę, tylko że do tej laurki użyło jakiś tam, nie wiem, farb i zaciapało pół pokoju, prawda? Co może usłyszeć? No może usłyszeć, o, jaka piękna laurka na pół pokoju, nie? To może być jakby jeden taki, nie? Gdzieś tam jedna uwaga rodzica, nie? Ale może być też inna uwaga rodzica, taka krytyczna. Może coś to zrobił, nie? Co to w ogóle jest? Zaciapane pół pokoju. Jak ty wyglądasz? Nie? Bla, 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 bla. I to dziecko na następny raz, kiedy weźmie te farby, że wiecie, to jest też taki prosty przykład, prawda? Ale mniej więcej to tak działa. Że to tak działa, okej, okay, teraz mnie skrytykowano, to bolało, ja się poczułam, nie? Jako mała dziewczynka, bo tutaj do kobiet mówimy, nie? Poczułam się opuszczona, pozostawiona, zaatakowana, nie? Bo ten głos mnie zaatakował. I na następny raz to dziecko będzie już takie wyczulone. Okej, okay, czyli ja sobie chcę coś namalować tymi farbami, no ale tak, muszę sobie, i teraz zobaczcie, jak to działa. No to muszę zobaczyć, jak ta mama, czy ten tata, czy tam babcia, nie wiem kto, w jakim jest humorze, czy jak ja coś namaluję, czy ja nie dostanę znowu bury od tego człowieka, prawda? W jakim jest humorze, no, czy ja tu nie przeciągnę poza tą kartkę na ten stolik. Tak, popatrzcie, już uważa. Uważaj, jak bierzesz farby, uważaj, żeby nie rozlać, uważaj na to. I ja tu nie mówię w tej chwili o takim, wiecie, po prostu jakimś BHP malowania, prawda, że no dobrze by było, żeby nie zamalować pół pokoju, nie? Ale mówię bardziej w takim kontekście tej, wiecie, zresztą wiecie, jak wygląda krytyka, tak? Tej takiej wiecznej, takiego wiecznego doczepiania się do czegoś, tak? To źle, to niedobrze, a tak i to nam, jakby my jako dzieci, słysząc to, wychowując się w ogóle w takich rodzinach, gdzie było dużo krytyki, robimy się takie nadwrażliwe na otoczenie. I to jest właśnie ten powód powstawania tego wewnętrznego krytyka. Widzicie? Otoczenie było zagrażające dla takiego dziecka. I żeby to dziecko się ochroniło, to sobie stworzyło taki wewnętrzny głos, który jest taki bardzo wyczulony na to, co się dzieje na zewnątrz. I ten głos już ostrzega zawczasu. Tak? Uważaj. Uważaj, bo jest niebezpiecznie. Tylko problem polega na tym, że dobrze, on cię trzyma w pewnym polu bezpieczeństwa, no ale cię izoluje. Izoluje cię od życia, izoluje cię od innych, izoluje cię od nowych relacji. Tak? I tu jest właśnie, tutaj
ta praca, po co w ogóle pracujemy nad wewnętrznym krytykiem. Że dobra, to mnie chroniło w dzieciństwie, ale chroni mnie w tej chwili przed moim życiem. Tak? Bo widzę zagrożenie tam, gdzie nie ma tego zagrożenia. Tak? Jakby ten krytyk mnie nie wypuszcza z tej izolacji. Nie? Że albo namawia do takiego perfekcjonizmu. Znacie to. Dziewczyny, znacie to na pewno. Że dopiero jak będzie to już tak poukładane, albo tak perfekcyjne, albo tak idealne, albo jeszcze jedno coś tam zrobię i jeszcze coś tam zrobię, to dopiero wtedy będę mogła. Nie? Wtedy będę mogła z tym wyjść do świata, do ludzi. Nie? Także dzisiaj tyle. Dzisiejszy filmik jest, to już jest koniec dzisiejszego filmu. Tak, co to za głos? Badajcie sobie, tak? Badajcie sobie, co on mówi o tobie, co on mówi o innych, w jaki sposób krytykuje, czy masz takie jakieś charakterystyczne myśli, zdania na temat siebie albo innych ludzi, albo w ogóle rzeczywistości, jaka ona jest. I skąd się on wziął? Tak, że to jest mechanizm obronny z naszego dzieciństwa. I żeby to rozmontować, my się musimy temu przyglądać, my tego musimy słuchać. I o tym, jak rozmontować wewnętrznego krytyka, no to będzie następny film. I tak, na dzisiaj tyle. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania tego kanału. No i widzimy się przy rozmontowywaniu krytyka. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!